Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam Państwa 4 listopada. Tak pomyślmy, 4 listopada, wybory wygrała Koalicja Europejska i naszym gościem jest minister obrony, a może wicepremier Tomasz Siemoniak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mocno tkwię w 4 kwietnia, ale jeśli redaktor sobie życzy, możemy tutaj wycieczkę w przyszłość zrobić. I ta wycieczka w przyszłość będzie polegała na tym, że mam kilka prostych pytań i błagam o proste i konkretne odpowiedzi. Wygraliście te wybory, wygrywacie je i co dalej z Fortem Trump, panie ministrze? Absolutnie tak. Tu można długo mówić, czy to powinno tak się nazywać, natomiast każdy amerykański żołnierz, każdy sprzęt, każda instalacja to jest więcej bezpieczeństwa Polski. To robiliśmy, gdy rządziliśmy. Wspieramy obecny rząd w takich działaniach i jeśli tylko będą nowe możliwości, nowe projekty, trzeba w nie wchodzić. To jest praca krok po kroku. Dobrze, a co dalej z 13. emeryturą? Wczoraj Sejm nad nią debatował. I Sejm wczoraj debatował nad jednorazowym dodatkiem w maju, nie nad 13. emeryturą. My o 13. emeryturze mówimy od co najmniej półtora roku. Absolutnie tak. Czyli na to też wam wystarczy pieniędzy. Musicie w takim razie zamordować Marka Belkę, który powiedział, to jest paskudną sprawą, jest ta 13. emerytura, to nawet nie jest kiełbasa, to ochłap wyborczy. Mówi jedynka Koalicji Europejskiej na listach w Łodzi. I dobra wypowiedź. Myślę, że parę lat przerwy w polityce sprawiło, że taki błąd popełnił, teraz już nie będzie tak mówił. To nie wolno tak nie mówić. Będzie tak nie mówił, bo zabroniliście mu? Nie zabroniliście. Sam doszedł do wniosku, że to jest po prostu niestosowne. Żadnej pomocy państwa nie wolno tak nazywać. I myślę, że nie ma tematu. To jest na razie wiemy, że Fort Trump będzie 13. emerytura, będzie 500 zł na pierwsze dziecko. No, sami o tym mówimy jeszcze dłużej niż o 13. emeryturze. Czyli będzie. 1000 zł dla nauczycieli. To akurat nowa zapowiedź Grzegorza Schetyny, który powiedział, że będzie. Według premier Beaty Szydło kosztowałoby nas to 17 miliardów rocznie. Popieramy postulaty nauczycieli. Zarabiają za mało. Widać to bardzo ostro, jak szkoła jest niedofinansowana. Jeśli do tego dodamy jeszcze bałagan w wyniku tej fatalnej reformy znikniętej minister Zalewskiej, to widać, co się w szkołach dzieje. Absolutnie tak. Cieszę się, ale absolutnie tak, co tak? Powinni dostać nauczyciele podwyżkę, powinni zarabiać więcej i widzę po stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego gotowość na zmniejszenie tych oczekiwań. Nie, zaraz. Tak. Grzegorz Schetyna, znany panu zapewne skądinąd, lider Koalicji Europejskiej, powiedział, że 1000 zł dostaną nauczyciele. I pan, czy pan jest tutaj, proszę, tu jest kamera, proszę tam powiedzieć nauczycielom, którzy nas oglądają, tak, jeśli Platforma... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja tylko mówię, pan to podniósł. Nie, jak pan to powie nauczyciele pełnym zdaniem, to ja to później wytnę i zachowam. Proszę wycinać, proszę ciąć. Jeśli Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska wygrają wybory, nauczyciele otrzymają 1000 zł brutto podwyżki. Powtarzam to, co mówił przewodniczący Schetyna. Jesteśmy do tego absolutnie przekonani. Skąd weźmiecie 17 miliardów? Obecnym stanie negocjacji. Skąd weźmiecie 17 miliardów? Po pierwsze, co obiecujemy, mamy policzone. To jest kwestia oszczędności budżetowych. Same wnioski, które złożyliśmy do obecnego budżetu na zmniejszenie administracji, to jest ponad 6 miliardów złotych. Dywidendy z firm. Czasów, pan doskonale wie, administracja rosła. A teraz rośnie rekordowo i dlatego chcemy... Bo ta hydra ma to do siebie niestety. Chcemy tę administrację ograniczać. Ja myślę, że tutaj pole do działania jest bardzo duże. Przez 8 lat rozwijaliśmy administrację, teraz będziemy ją ograniczać. Pole do działania jest bardzo duże. Są takie gierkowskie projekty PiS-u, jak Centralny Port Komunikacyjny, kilkadziesiąt miliardów złotych i tak dalej, i tak dalej. Tego nie będziecie robić. Centralnego Portu Komunikacyjnego nie będzie. Uważam, że ważniejsze są podwyżki dla nauczycieli i stan polskiej szkoły niż projekty, które co nam po CPK czy różnych innych rzeczach, jak będziemy mieli marnych absolwentów, którzy nie poradzą sobie. Mój ulubiony lider Koalicji Europejskiej, Marek Belka, mówi, jeśli chodzi o 1000 zł dla nauczycieli, to raczej nie będzie aktualne. Czyli Tomasz Siemoniak mówi, damy 1000 zł, Marek Belka mówi, nie, to już w ogóle nie aktualne. Ja może nie jestem liderem, może jakimś wiceliderem, ale proszę mnie bardziej polubić niż Marka Belkę. Ja pana strasznie lubię. I wzajemnie. Tak, wszystko, ja w ogóle, ja naprawdę, ja panu serce oddam na dłoni. Dziękuję tylko bardzo. Chciałbym się dowiedzieć, komu z was mam wierzyć? Proszę wierzyć liderom Koalicji Europejskiej. No właśnie, Marek Belka, dzisiaj przedstawią
cele programowe koalicji, będziemy mieli konwencję w sobotę, będzie też mowa o nauczycielach i... Dobra, to panie ministrze, jedziemy dalej z tym cyrkiem. Jedziemy. Z tym cyrkiem. Dlaczego cyrkiem? To są ważne rzeczy. Tu pan nie, no się zbliża trochę do tej niedobrej retoryki swojego ulubionego kandydata. Nie, mnie to strasznie bawi. To nie jest cyrk, są śmiertelnie poważne sprawy. Wie pan, tak a propos, no, jeśli wy się zgadzacie ze wszystkim, co robi PiS... Nie ze wszystkim. Sekundę, to trzeba się do nich zapisać. O 500+ na każde dziecko mówiliśmy w momencie, kiedy PiS to kwestionował i 13. emerytura też jest naszym pomysłem. Dobrze, likwidacja CBA i likwidacja IPN to pomysły rzucone na samym początku kadencji, ciągle aktualne? Jak najbardziej aktualne. No wie pan, to jest taki kandydat, no właściwie inaczej, jest taki polityk Koalicji Europejskiej, który się z panem nie zgadza. On się nazywa Tomasz Siemoniak, tenże Tomasz Siemoniak 3 lata temu, kiedy mówił to te słowa o likwidacji CBA i IPN-u, mówił Grzegorz Schetyna, to Tomasz Siemoniak mówił, nie, to nie chodzi o likwidację, chodzi o tylko przekształcenie. Nie chodzi oczywiście o likwidację walki z korupcją w Polsce. Zaraz, wtedy Grzegorz Schetyna mówił, i to popierałem wtedy, popieram teraz, że to powinno Tomasz przejść Siemoniak do policji. Tomasz Siemoniak 2019 nie zgadza się z Tomaszem Siemoniakiem. Nieprawda, 2016. Panie doktorze, nieprawda. Ale jak w momencie, mam cytaty, chcę pan mówić cytaty. Chodziło, proszę o cytaty w takim razie. Wyraźnie chodziło o to, że likwidując CBA i te 3 lata pokazały, że to jest upartyjniona służba, która praktycznie nie działa. Ale... Nie możemy rezygnować z walki z korupcją. Nie, pan i ta walka z korupcją powinna być prowadzona przez policję, gdzie powinna powstać wyspecjalizowana struktura. Dobra. Podobnie jeśli chodzi o IPN. Zdanie w tej sprawie jest dość płynne, bo raz jesteśmy za, raz przeciw. Nieprawda. A teraz znowu proszę znaleźć za. Cytaty, że mówiłem, że złym pomysłem jest likwidacja CBA. Panie nigdy Marcin, tak nie mówiłem. Ja proszę o ten cytat długi, bo ja go sobie tu nie wziąłem. Mam go na kartce tam, zaraz go pan będzie miał. Więc spokojnie, mówił pan o tym, że nie zlikwidujemy CBA i nie zlikwidujemy IPN. Ale ja chcę spytać się o co innego, zostawmy już te wasze te zapowiedzi. Karta LGBT, a jak chcą wiadomości telewizyjne, karta lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Powiedziałem to wszystko naraz. Obejmie cały kraj, czy też będzie tak jak dotychczas wyłącznie w Warszawie? To jest decyzja prezydenta Warszawy, samorządu warszawskiego i tutaj samorządy w Polsce mają swobodę w podejmowaniu rozmaitych decyzji, więc nie ma czegoś takiego, że nie obejmie całego kraju, bądź obejmie cały kraj. Ale jak wygracie wybory, możecie coś takiego zrobić w całej Polsce. Najpierw musimy wygrać wybory. Mówimy o działaniach samorządu. No, chcecie je i wygrać. Kompetencją samorządu jest przyjmowanie różnych regulacji, które różnym grupom społecznym pomagają i wspierają. Dobrze, więc no to tutaj... porozmawiamy o wspieraniu tych rozmaitych grup społecznych. Rozmaici politycy Platformy na Wyprzódki zapewniają, że teraz, to jak już dojdą do władzy, to na pewno będą związki partnerskie. Pan zapewne to potwierdzi, będą związki partnerskie. Mówił o tym Grzegorz Schetyna. To zależy od tego, czy będzie przychylna większość w nowym Sejmie. Przecież w samym gronie Platformy Obywatelskiej były takie projekty, projekt posła Dunina. Ja wiem, które wyście wszyscy wyrzucili do kosza. Te kwestie wymagają. Nie było większości. Platforma nie miała większości. To w takim razie zamiast pytania... Ta sprawa będzie uregulowana, bo to nie jest tylko kwestia... Ja pana tylko spytam pańskie poglądy w takim razie. Czy homoseksualiści powinni również mieć prawo do zawierania małżeństw? Uważam, że na to jest za wcześnie. I tak samo, jeśli pan redaktor chce zapytać, nie wiem, o co dalej, o adopcję dzieci, również uważam, że to nie jest dobry pomysł i na to jest za wcześnie. Pan mówi trochę jak Paweł Rabiej, który mówił, zrobimy to po kawałku. Najpierw związki partnerskie, później małżeństwa. Ja odnoszę to do innych krajów, gdzie takie regulacje obowiązują, gdzie też przez lata czy dziesięciolecia dochodzono do pewnych rzeczy. Uważam, że w Polsce nie ma większości politycznej, zgody politycznej na takie regulacje. Ale pan i to jest mówię. Za czy przeciw tak naprawdę? Bo pan mówi, to jest za wcześnie. To może oznaczać, że za chwilę będzie już wystarczający czas. Pan mnie czas. Pyta o ocenę sytuacji, to mówię, że jest za wcześnie. A ja pytam ja o pana uważam, poglądy, nie o ocenę sytuacji. Że sprawy związków partnerskich jako takie powinny być uregulowane. Granicą jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Tu uważam, takiego rozwiązania nie powinniśmy podjąć. A małżeństwo? I tyle. Uważam, że też jest na to jeszcze za wcześnie, nie ma większości. Dobrze, do tego. To teraz tak, politycy Platformy bardzo często narzekają, że rozmawiamy tylko o pomysłach rzuconych przez PiS i ja rzeczywiście pana odpytywałem z pomysłów rzuconych przez PiS. No Trump, to nie. Dobrze, to jednak obecność amerykańska to kolejne rządy. Nie, zgoda. Natomiast bardzo chętnie porozmawiam o pomysłach Platformy, o pomysłach programowych Platformy. Ja takich nie znam, przyznaję szczerze, ale mój gość na pewno je zna, więc państwo też na pewno chcecie je poznać.
słuchać. Dlatego mówię, zostańcie z nami na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia dziękujemy serdecznie. No dobrze. To zostawmy już ten paskudny PiS, który rządzi źle i trzeba go odsunąć od władzy. Zgadzamy się na razie, to tak? Na pewno, dobrze. To teraz proszę mi powiedzieć, jestem waszym potencjalnym wyborcą, młodym chłopakiem, młodą dziewczyną i zastanawiam się, dlaczego ja właściwie miałbym na was głosować? Co wy takiego mi proponujecie? Nie chodzi mi o to, że przekupicie mnie tak jak PiS. Co wy mi takiego chcecie dać? Dlaczego ja akurat na was swój jeden, jedyny cenny głos mam oddać? Słucham pana. 30 sekund, czas start. Program Wyższe Płace. Aż się dziwię, że pan Jastrzębski mnie słyszał, bo to nawet nasi krytycy przyznają, że jest ciekawy. To jest rozwiązanie, głównie adresowane do młodych, choć nie tylko, które tym, którzy najmniej zarabiają, czyli w przedziale od minimalnej pensji do średniej, dodawać na starcie pieniądze. 500 zł tym, którzy najmniej, i to odpowiednio maleje aż do tej średniej 4000 z kawałkiem. To jest dobrze przyjmowane przez młodych, bo jest konkretną pomocą w najtrudniejszym okresie życia. Już nie mówię o naszych projektach mieszkaniowych, które rzeczywiście w czasach naszych rządów realnie kilkaset tysięcy osób z tego skorzystało. Mieszkanie dla młodych. Głównie tak. Skorzystali z tego deweloperzy. Ale liczy się, deweloperzy budowali te mieszkania, natomiast zamieszkali w nich młodzi ludzie. Ci, proszę zobaczyć tak na katastrofę stać. Mieszkania Plus, da, nikt nie zamieszkał. Także poza tam garstką ludzi, tak? Osób. Więc... A nie, panie ministrze, wie pan, bo ja bardzo chętnie słucham tego o tej wyższej płacy i w zasadzie wygląda na to, że tak, jak Koalicja Europejska, jak Platforma dojdzie do władzy, jakkolwiek się będziecie nazywać, to wszystko to, co daje PiS, zostanie zachowane. Mało tego, dołożycie jeszcze nauczycielom, dołożycie jeszcze pieniądze na mieszkania i dołożycie jeszcze, podniesiecie wszystkim Polakom pensję. Wie pan, ja w zasadzie głosuję na was od razu, momentalnie. Te wybory, jak są dzisiaj, to ja lecę. Tylko wie pan, jak ja do tych wyborów policzę to mi się nijak nie składa, bo wasi politycy mówią, że to, co się dzieje, to, co robi PiS, to są ochłapy wyborcze, to jest rozdawnictwo. Jakim cudem wy znajdziecie na to pieniądze? Skąd je weźmiecie? Panie redaktorze, a skąd je PiS znajdzie? Znaczy, ja rozumiem, że zaginęła minister finansów i nie chcę tego powiedzieć, natomiast przecież większość z tych rzeczy muszą się znaleźć w projekcie budżetu na rok 2020. Ale, mało tego, do końca kwietnia rząd musi wyraźnie przedstawić to, co, Unii. Oni mówią wyraźnie, to co daliśmy teraz, to jest nasz kres naszych budżetowych możliwości. Więcej. Nie, ale oni a wy mówicie przestali tak, cokolwiek mówić. 17 miliardów na nauczycieli, proszę bardzo, tu gdzieś mam drobne. Mówicie, podniesiemy płac. A ile będzie kosztowało podniesienie płac? Macie to wyliczone, to słucham, na ile to wyliczacie? Ale mówi pan o... O waszym programie, o którym pan teraz mówił, 500 zł podniesienie płac. To jest program rzędu kilkunastu miliardów złotych. Tak, kilkanaście, tak to bliżej 13, czy tutaj bliżej nie 19. Dysponujemy rządowymi danymi, żeby do 100 milionów to wszystko wyliczyć. Nie, proszę państwa, obiecuję państwu, głosujcie na mnie. Ja bez kozery powiem 500 dodatkowe. Czyli głosujcie na mnie, ja wam podniosę pensję o 1000 zł. Mam to wszystko wyliczone, ale nie mam chwilowych danych. Panie redaktorze, przy to jest takiej pracy nad budżetem... Pan jest poważnym politykiem, pan był ministrem. Pan wie, że Joanna Kluzik-Rostkowska nie chciała dać nauczycielom 200 zł, bo mówiła, że pieniędzy nie ma. A pan teraz ręką rozdaje Niderlandy. Nie rozdaję żadnych Niderlandów. Mówię o naszym pomyśle programowym. Pomyśle, który... Jaki pomysł programowy? Mówicie, że dacie ludziom pieniądze i że macie to wyliczone. Ja pana pytam, ile to będzie kosztowało, to panu, pan nie wie. Kilkanaście miliardów złotych, tak. Między 11 a 19 jest, chwalić Boga, zasadnicza różnica. Wszystko jest panie kilkanaście. Mam w domu nastolatka. Jeden tak. ma 13, a drugi 19 lat. Ale to nie jest to. Mam nadzieję, że pan wie, ile pana dzieci mają lat. A pan? Natomiast też wiem. To dobrze, natomiast to przynajmniej coś wiecie, bo na przykład nie proszę wiecie, zrozumieć, że wyliczają to ekonomiści, którzy się na tym znają. Ale jak i oni są ostrożni. Podają pewien przedział. Jest to kwestia, która wymaga dostępu do danych rządowych. Ilu ludzi pracuje w danym momencie, ile ludzie zarabiają, danych o średniej i tak dalej. Ja chcę odpowiedzialnie mówić o rzędzie wielkości, a nie mówić 14
15 miliardów 520 milionów, tak? Panie ministrze, to byłoby nieodpowiedzialne. Powiedzieć. Miałem pana za poważnego polityka. Poważni politycy, tak mi się przynajmniej wydawało, ale może się mylę, jak mówią, że mają coś wyliczone, to mają wyliczone. I można... Czy PiS miał wyliczone 500 plus w roku 2015. Gdy się jest w opozycji, nie jest się w stanie każdej rzeczy dokładnie policzyć. Naprawdę, panie doktorze, dziwię, że państwo nie ścigają minister finansów, która zniknęła i nie chce nic powiedzieć, tylko oczekuje pan, że przy różnych naszych deklaracjach my, nie dysponując całym aparatem rządowym, który może wyliczać rzeczy, nie mówię ale precyzyjnie. Panie ministrze, pan rządził. Czy pan był rząd precyzyjnie mówi, ile będą kosztować podwyżki dla nauczycieli, też nie jest w stanie tego powiedzieć. No powiedział, nie. O bardzo przepraszam, bardzo pana przepraszam. Akurat to jedno powiedzieli. Te liczby się zmieniały kilkukrotnie, panie redaktorze. Śledzę to bardzo uważnie. Szydło mówi, ponieważ widzi pan, nie, oni rzeczywiście mówią o 17 miliardach, bo to są podwyżki nie tylko dla nauczycieli, ale w ogóle dla pracowników oświaty, bo tam są też przecież, nie wiem, sekretarki, woźni, panie doktorze, etc. Co najmniej trzy kwoty to słyszałem, 17, 15 i 12. Diabły tkwią w szczegółach w takich sprawach. Nie wiem, gdzie pan ucho przykłada. Ja wierzę teraz, znaczy inaczej, ja panu cytuję słowa Beaty Szydło i Jacka Sasina. Oni oboje mówią o 17 miliardach. Kiedy pytam pana, ile będą kosztowały, jak pan podkreśla, wyliczone, mogę powtórzyć trzeci raz, wyliczone propozycje Platformy, to pan mówi kilkanaście miliardów. Tak jest. Hello? Pyta pan... Nie pyta wie, pan, czy pan o program, nie ma tego wyliczonego. Pyta dobrze. Pan o program inaczej. Wyższe płace. I program Wyższe płace plus podwyżki dla nauczycieli lekką ręką razem to jest dodatkowe 30 miliardów. Skąd weźmiecie na to pieniądze, skoro macie to wyliczone? W początkowej części audycji mówiłem, mamy wyliczone oszczędności budżetowe, mamy wyliczone administrację za 30 miliardów dlaczego złotych. Ona tak, dlaczego ona tak rośnie? Panie mamy ministrze, to wyliczone oszczędności budżetowe, dywidendy ze wzrostu gospodarczego. Jeśli będzie się utrzymywał taki poziom wzrostu gospodarczego, mówicie, nie z budżetu na budżet jest... sumowane to w kadencji około 70 miliardów złotych. A ile Polska wydaje na administrację publiczną? Administrację państwową, żeby była jasność, nie na samorządową. Ile Polska... Nie wiem, czy... Znaczy nie znam takich danych. Wiem, ile poszczególne ministerstwa kosztują. I tutaj nie sposób oddzielić... No jeżeli pan nie wie, ile my wydajemy na administrację, to pan nie może wiedzieć, ile będziemy mogli zaoszczędzić. Ale ja wiem, ile jest. Ale wiemy, bo to mamy wyliczone. Mówiłem panu, że same wnioski Platformy do budżetu oszczędzające na administracji do budżetu 2019 to było 6 miliardów złotych. Dobra, i to 6 miliardów złotych leży na stole. Po prostu. Mamy te wyliczenia, można to przegłosować. Ale nikomu nie pokażemy. Na razie tak do tego się to sprowadza. Pan mówi, że wyliczenia macie, pan mi ich nie chce pokazać. Dobra, rozumiem, nie jestem godzien, ale może wyborcy się doczekają. Zostawmy to. Ja chcę pana spytać o dwie rzeczy. O rekonstrukcję, ale w formie mikro. Ja rozumiem, że wszyscy ministrowie PiS-u są źli i powinni być zmienieni. To rozumiem, tak? To tutaj pełna zgoda. Tutaj dobrze streściłem wasze poglądy. No, ja nie widzę żadnego dobrego ministra. Odkąd minister Emilewicz mówi, że handel w niedzielę sprzyja, zakaz handlu w niedzielę sprzyja przedsiębiorczości, dobrze. To uważam, że wszyscy się tam zatracili. Okej. Okay. Ja mam w takim razie tylko proste pytanie, no bo oni jeszcze nie pakują się, jeszcze trochę porządzą. Może kilka miesięcy, może kilka lat, zobaczymy. Pytanie jest proste. Czy w PiS byłby lepszy minister obrony niż Mariusz Błaszczak? Trudne pytanie. Na pewno było tam, jest tam kilka osób, które bardziej się znają na obronie, bo wcześniej się tym po prostu zajmowały, były w Sejmowej Komisji Obrony. Natomiast wydaje mi się, że tutaj po Macierewiczu, nawet gdyby był lepszy minister obrony, czy bardziej sprawny, to niewiele mógłby zrobić. Tu okay, ale te straty przez dwa lata... Czy rekonstrukcja w tym resorcie byłaby potrzebna? Innymi słowy, ale właśnie taka rekonstrukcja, czy byłby tam lepszy, czy jest tam lepszy kandydat na ministra? Nie widzę takiego. Widzę nadal polityków w PiS-ie, którzy się lepiej znają na obronności niż minister Błaszczak. To na przykład. No, przewodniczący Sejmowej Komisji, pan Michał Jach na przykład, jest osobą, która się zna. Myślę, że nawet zastępca ministra Błaszczaka, wiceminister, nie chcę szkodzić komuś, mówiąc o nich dobrze, ale wiceminister Skurkiewicz był w Komisji Obrony, był szefem Senackiej Komisji Obrony. To jeszcze były czasy, gdy szef Senackiej Komisji Obrony z PiS-u składał mi wizyty, jako ministrowi rozmawialiśmy normalnie. To są ludzie od lat w tym siedzący i to nie jest tak, że można się nauczyć w parę miesięcy wszystkiego.
zasługą ministra Błaszczaka jest to, że uspokoił sytuację po ministrze Macierewiczu. Natomiast ani nie ma czasu, ani nie ma przestrzeni na jakieś działania, więc zawsze go trzeba oceniać przez pryzmat tej pierwszej części kadencji. Panie ministrze, pan mnie... Ja tu zaraz znajdę ten cytat, o który pan mnie prosił. Bardzo proszę. Zaraz go znajdę oczywiście. Natomiast jeszcze chcę pana spytać najpierw o 4 czerwca. Czy 4 czerwca powinien być świętem dla wszystkich? To znaczy takim świętem, który świętować będziemy wszyscy, i Platforma, i PiS razem. No oczywiście, że tak. Natomiast ciężko o takie wspólne święta. To jest wypowiedź, dostaję właśnie wypowiedź dzień później pańskiej po zapowiedzi Grzegorza Schetyny, tak, w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę bardzo. Będziemy teraz obserwowali, jak Tomasz Siemoniak połyka własny język. Tomasz Siemoniak mówił tak: nie wiem, czy dla prawicowego elektoratu IPN i CBA to najważniejsze instytucje. Nie sądzę, żeby 2 lata temu dla prawicowego elektoratu były jakieś ważne. Dobrze działający IPN i apolityczne CBA nie stanowiłyby problemu. Nie mówimy, że po CBA i IPN ma być jakaś czarna dziura. No i kto miał rację? Pamiętam, kto się, powinien własny język zjeść. Wydaje jeżeli ktoś mówi, a wie pan co, bo być może rzeczywiście ja mam taki kłopot, że ja nie rozumiem tego, co pan mówi. No to proszę teraz się nie wycofywać z tego, co pan tutaj publicznie pan powiedział, tak, bo nic nie powiedziałem, że jestem przeciwny pomysłowi Schetyny likwidacji. Zaraz, dobrze działający tak. IPN i apolityczne CBA. No tak, ale źle działały. Przecież to jest jasny kontekst tej wypowiedzi i niczego z tego, co pan redaktor wcześniej mówił, tutaj nie ma. Jak to? No nie jeżeli, ma. To nie jest, czy ja mówię, to nie jest, że powinien pozostać IPN i CBA? To jest wycofywanie się rakiem. Przez pana redaktora. Nie przeze mnie. No przez pana. Znaleźli panu cytat, który nie potwierdza wcześniejszej tezy. No tak to wygląda, panie redaktorze. No tak. Wy po prostu mówicie, co wam ślina na język przyniesie. Panie redaktorze, to jest bardzo nieeleganckie. Kiedy, pan powiedział nieprawdę, teraz pan próbuje mówić, że ja mówię tutaj jakoś niejasno. Mówiłem jasno i ta wypowiedź jest bardzo jasna i przecież nie powiedział, panie doktorze, choćby tyle, jeśli Grzegorz Schetyna, przewodniczący naszej partii, mówił o likwidacji CBA i IPN-u, to jak ja dzień później miałbym kwestionować, czy mógłbym, choćby z tego to wynika. Pan go tłumaczy, mówiąc, że dobrze działający IPN. Gdyby dobrze działały, to by nie musiały być likwidowane. Sens tej wypowiedzi jest jasny. Okej, dobra. W porządku, ja się wycofuję. Platforma dziękuję bardzo. Zawsze chciała likwidować IPN. I tu powinna być kropka. Nie zawsze chciała likwidować IPN. Zawsze od 3 lat. Od 3. Czyli zlikwidujecie IPN, zlikwidujecie CBA. To tak najważniejsze. Jest. Zlikwidujecie. Tak. Bo w sumie lepiej zlikwidować instytucję, która walczy z korupcją, niż samą korupcję. Panie redaktorze, i wtedy Schetyna, i za każdym razem, jak do tym mówiłem, mówiliśmy o tym, że walkę z korupcją trzeba przenieść do policji. Ale i uważam tak samo. Ale za waszych czasów to po prostu kwitła ta walka, że ho, ho, ho. I CBA nie działało za naszych czasów, nie ścigało naszych polityków, nie skończyło się kilka karier polityków Platformy za sprawą CBA. A na przykład, przepraszam... Minister Nowak, pamięta pan redaktor, taką robi osobę. Karierę, pamiętam. A który z polityków PiSu... Minister Nowak robi karierę na Ukrainie. Ale to kto mu tego może zabronić? Minister Chlebowski robi karierę w kolejnictwie. Znaczy być może już zmienił branżę. Ale czy przez 3 lata rządów PiSu, który ma prokuraturę, Drzewiecki, różne rzeczy... Panie ministrze, żaden z tych ministrów nie poniósł odpowiedzialności karnej. Marcin Rosół, o którym opowiadano wspaniałe ale historie, do kogo nie pan poniósł to... żadnej odpowiedzialności. Ale to przecież, pana, przecież odpowiedzialność mówi, karną... Że CBA ścigało naszych polityków. Ale no to ścigało, ja pytam, ścigało wszystkich. No tak, ścigało. No i proszę powiedzieć, czy te wszystkie przykłady w czasach rządu PiSu zostały jakoś podjęte przez prokuraturę? Panie ministrze. No nie, najwyraźniej... Czy ja powiedziałem coś dobrego o rządach PiSu w tej chwili? Nic. Nie, tylko mówi pan, moim zdaniem to nie jest prawdziwe. No że ja. CBA w naszych czasach nie walczyło z korupcją. Walczyło. To jest kwestia można pana, sięgnąć tutaj do sprawozdań. To jest kwestia pańskiej wiary, moim zdaniem, w cuda. Pańskim zdaniem zapewne w twarde fakty. Jak pan mówi, jakie to konsekwencje poniósł minister Nowak, to ja panu mówię, minister Nowak przestał być ministrem. No. Panie redaktorze, przestał być ministrem. Facet, czy to jest facet, mało? Który opowiadał, tu sekundę, mamy sytuację taką, facet, w której... Który opowiadał, że... przepraszam bardzo, pamięta pan tę słynną rozmowę ministra Nowaka z szefem kontroli,
finansowej, w której mówi, że on się tylko modli, żeby go nie skrosowali z tymi dochodami żony, bo ona na stratach jedzie i on nie jest w stanie wykazać, skąd ma to, co ma. Za mówienie niemądrych rzeczy. To były niemądre rzeczy? Tak, niemądre rzeczy. A może raz prawdę powiedział? Przecież z pewnością 1000 razy Nowak i inne osoby zostały przez te 3 lata sprawdzone przez CBA, prokuraturę i tak dalej. No, jeszcze za takie przechwałki nikogo nie powinno się skazywać. Czyli przecież. No. Facet, jeśli ja dobrze pana rozumiem. Bo ja pamiętam, ta sprawa była badana i wiceminister finansów, z którym on rozmawiał, nie zrobił kompletnie nic. Zachował się jak urzędnik państwowy, nie zrobił kompletnie nic. Czyli tak, ja idę na korzyść któregokolwiek z podatników. Mogę? Tak. Ja idę do wiceministra finansów odpowiedzialnego za kontrolę finansową i mówię mu tak. Stary, ja to w zasadzie robię przekręty. Mam nadzieję, że wy się tego nie dopatrzycie. To jest taka przechwałka. Nie mówił w taki sposób, że oczywiście, że nie, ale to z grubsza się do tego sprowadza. Jeżeli on mówi, że marzy o tym, żeby go nie skrosowali. I za naszych czasów, i później ta sprawa została sprawdzona i kosztowała karierę stanowiska ministra Nowaka. Puentujmy jakoś tę rozmowę. Najważniejsze jest to, proszę państwa, wszystko to, co wam dał PiS, Platforma wam da i jeszcze dołoży 30 baniek. Skąd weźmie, ma to wyliczone, choć jeszcze nie mówi jak. Dobrze, ale pamiętam? Bańki to miliony. Miliardów. Dobra, tych największych baniek. To 30 miliardów. Jakieś większe bańki może. No nie wiem, jak to się mówi. Dobrze, proszę państwa, powiem to teraz grzecznie. Wielce szanowni państwo, jeśli dobrze zrozumiałem Tomasza Siemoniaka z dzisiejszej rozmowy w Radiu RMF, to wszystko, co wam dał PiS, zostanie wam jeszcze utrzymane. A na dodatek dobre rządy, dobrej, lepszej zmiany dadzą wam jeszcze 30 miliardów lekką ręką. Głosujcie. Mimo ironii zdanie europejską. Prawdziwe. I widzi pan, mogę jeszcze raz powiedzieć, głosujcie na Koalicję Europejską, dostaniecie 30 miliardów. Obiecuję wam to Tomasz Siemoniak. Każdy po 30 miliardów, mówię wam ja. Dziękujemy.